I przyszedł ten czas w roku, Halloween. Ja wiem, że w Polsce tam niby tego nie świętujemy, whatever. W kinie pojawiło się dużo horrorów. Po prostu to jest ten czas jest zimno na dworze, październik. Nie chodzi tu w ogóle o żadne religie i tak dalej, po prostu chodzi o to, żeby pogadać o filmach. Także od razu mówię dla tych, co tam. O, Halloween. I można powiedzieć, że robię taki odcinek specjalny, ponieważ obejrzałem pięć filmów. To nie są wszystkie horrory, jakie trafiły do kin w tym czasie, czy w zasadzie w piątek, ale no myślę, że ich spora część. Uwierzcie, mi, że trochę mnie to sił i energii. <laughs> Na pewno nie strachu, ale czegoś mnie to kosztowało. Więc to nie tylko będzie pięć bardzo szybkich recenzji, no bo wiecie, nie będę to gadał godzinę, ale co ważniejsze, pójdę w kolejności od najgorszego do najlepszego. Także polecam zostać do końca, bo jakby o ile te pierwsze filmy to no, eee, trzy zdania takie wiecie ogólne, o tyle ostatni naprawdę warto obejrzeć, więc pogadajmy też o nim, nie? A, no i recenzje są oczywiście bez i oznaczone macie stopki czasowe w opisie i tam, no wiecie, teraz na YouTube a tym głupim pasku też jest wreszcie, prawda? In the Trap, czyli w pułapce. To film w reżyserii Włocha Alessio Ligoriego, który opowiada nam historię granego przez Jamiego Pola Filipa, który mieszka w nawiedzonym domu. No, może przynajmniej tak być, nie wiem. No ale tutaj, jeśli chodzi o Fabułę, no, to wystarczy. To jest film, w którym mamy niecałe 90 minut w ogóle czasu trwania. Jeden dom, czy mieszkanie w zasadzie kilku pokojowe, to się w ogóle dzieje w Anglii, ja myślałem, że to będzie włoskie, bo w Włoch i tak dalej, to się dzieje w Anglii, angielscy aktorzy. No i kilku pokojowe mieszkanie, które jest potencjalnie nawiedzone, trzech aktorów na krzyż, nasz bohater, ksiądz, jakieś dziewczyny. No i aktorów może jest ze trzech na krzyż, ale klisz gatunku to... Tutaj to był casting. Mamy księdza, mamy religię, mamy opętanie. No, może tak, a może nasz bohater ma coś z głową. Nie wiemy tego, no bo jak to w horrorze. Nagłe, straszne dźwięki, potencjalny demon i tak dalej. No i powiem Wam, że gdyby nie kilka mankamentów. To powiedziałbym, że jest to film taki, taki typowodmuszczasz horror, taki, no to może się w tle lecieć, nie, tam no, wiecie, i teraz jakaś straszna scena, to możecie spojrzeć i tam, Uuu. ale no, tak to ogólnie, to kompletnie bez szału. Zresztą, w ogóle bardzo mało się tutaj dzieje, to co się dzieje jest przewidywalne w takim właśnie kliszowym znaczeniu, czyli, no wiecie, co się za chwilę wydarzy, nie? No i oczywiście jest coś, czego ja nie lubię, czyli te nadużywanie efektów dźwiękowych, czyli jak się coś ma wydarzyć, to jest nagle jebut w muzyce, jakieś tam skrzypce czy inny dźwięk, który ma wam zasygnalizować, że macie się bać i mia Miałem gęsią skórkę, raz w trakcie oglądania tego filmu. No bo ten nagły dźwięk po prostu to jest, to jest ludzka reakcja, że jak nagle wam to tak, uuu, to was wiecie, aż podskoczycie i tak dalej. Nawet jeśli się tego spodziewacie i de facto nie boicie. Oczywiście jeśli chodzi o klisze, no to śmiałem się na przykład, jest taka jedna scena z samego początku filmu i to muszę wam powiedzieć, bo. bo to jest takie zabawne, jak często klisze są tak kliszowe, że zapominają w ogóle jakiejkolwiek logice ci ludzie robiący film. Czyli mamy taką scenę, że. Mały chłopak, nasz główny bohater w młodości woła swoją mamę, bo tam coś jest u niego w pokoju. Ona, wiecie, na sobie zagląda pod łóżko, czy tam pod kołdrę. Nie, nic nie ma, synku. I wychodzi z pokoju i w tym czasie jego siostra wychodzi na korytarz. I mamy taką scenę, jak siostra jest wciągnięta. Jak w obecności, bo ten film to takie wannabe obecność, wiadomo. Zostaje wciągnięta do innego pokoju, i drzwi się za nią zamykają. I ta matka biegnie, no wiadomo, no, dzieciaka coś porwało nagle. I zaczyna walić rękami w drzwi. I tak sobie pomyślałem, co byście pierwsze zrobili? Walili rękami w drzwi na zasadzie. Nie wiem, komu, tej, demonowi, nie wiem. Czy nacisnęli na klamkę i próbowali te drzwi was barkiem z klamką jakoś wyważyć? To jest? Mm. no bo oczywiście, jeśli jesteście w durnym horrorze, no to musicie walić w, w drzwi na zasadzie, demonie, otwórz! Powiedziałem, od razu widzę, wiecie, taki, jakieś Leslie Nielsen, straszne filmy i tak dalej, i ten demon powiem tak, Otwarte, <laughs> ja nie zamkałem. No dobra, nie tracimy więcej czasu na ten film. Powiem tylko, że David Bailey gra tutaj rolę księdza i fajnie grał, podobało mi się. Możecie go znać z Piratów z Karaibów, jakbyście nie kojarzyli. Spoko rola, ale to tyle. In the Trap dostają ode mnie 4 na 10. No i pff, taki tam byle jaki horror, setny, po prostu ociekający kliszami. No naprawdę, no. Next. The Craft Legacy, czyli... A, Szkoła Czarownic Dziedzictwo. Nie, 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 nie wiem co to było za tytuł, nieważne. W każdym razie to sequel do filmu o tym samym tytule, właśnie, 1996 roku, w którym obserwujemy graną przez Kaylee spinney Lily, która po przeprowadzce w nowe miejsce odkrywa, że ma magiczne moce i zaprzyjaźnia się z trzema dziewczynami, które twierdzą, że wszystkie są wiedźmami czy czarownicami. No taki trochę mini Harry Potter? Ja <grytanie> taki trochę Harry Potter w angielskim, przepraszam, w amerykańskim liceum, w amerykańskim high schoolu. No i w zasadzie to to jest takie fantazy przygodowe, nie wiem, Film o dojrzewaniu z elementami horrorowymi, także to tak nie, nie jest to stricte horror i muszę powiedzieć, że no, no był on momentami uroczy. Podobała mi się główna bohaterka i jej chemia z grupką dziewczynek, które całkowicie jakby są taką kliszową grupką dziewczynek, które są wiecie na zasadzie takie jak braterska miłość, tylko taka siostrzana więź i jakby w zasadzie nie, jakby nie, nic o tych ludziach nie wiemy, nie wiemy tak naprawdę w ogóle ani przeszłość, ani przyszłość, ani ich motywacje, marzenia, nic. To są takie puste, jesteśmy fajną grupką dziewczyn. Jedyne co jest w tym filmie fajne i urocze, to to jak się uczą właśnie tych czarów, magii, jakichś zdolności. To jest taki, w środku filmu jest taki moment, że to było nawet ciekawe, nawet fajne, nawet momentami śmieszne czy kreatywne. Ale niestety tak ogólnie ten film to jest kolejny przykład scenariusza, który jest po prostu jakimś nieśmiesznym żartem. Ponieważ pierwsze dwie trzecie filmu, Filmu, który też nie jest zbyt długi, no wprowadzają nam bohaterów, właśnie ich moce i w zasadzie jak tak mija, nie wiem, z godzina na ekranie i widzimy, że tam zostało 20 minut na zegarku do końca filmu, to film sobie nagle przypomina, że no kurde, o czymś musi być. I nagle jest nam wprowadzony czarny charakter, No notabene wszystko naokoło niego jest przewidywalne, nudne i po prostu, po prostu tak leniwe. W się sensie ten film był praktycznie o niczym i miał taki, taka średniawka o dorastaniu, jakieś magiczne moce, ale nagle w końcówce to wchodzi po prostu w tryb filmowa klasa B. I polecam kiedyś zobaczyć ostatnie 15 minut, gdzie jest wszystko zrobione nie tylko leniwie, i tak w ogóle po prostu, jakby dosłownie na kolanie to było napisane, dobra, musimy, coś musimy tutaj zrobić, żeby jakiś finał filmu był, to jego momenty kulminacyjne, jeśli chodzi na przykład o efekty specjalne, to jest po prostu, no tutaj taki trochę derum level, że tak powiem. Także film momentami był uroczy, miał tam jakiś potencjał, czemu by nie? Ale no, nie, nie wiem, może taki serial bardziej i w ogóle, żeby miał jakąś fabułę? <grych> Bo ten film ma koncept. Koncept jest taki, że jest dziewczynka, dojrzewanie i magiczne moce. Wow, ale skomplikowane, nie? Natomiast, no mówię, fabuły tutaj po prostu jest brak, a końcówka to jest wydmuszka i to, to jest po prostu nieśmieszny żart. 4 na 10 i i tyle. <grych> The nest, czyli gniazdo Zła. <grych> To włoski horror w reżyserii Roberto Defeo, w którym obserwujemy losy sparaliżowanego chłopca granego przez Justina Korowkina, Samuela, który jest odseparowany od świata zewnętrznego przez swoją matkę w wielkim domostwie. I po tamtych dwóch tytułach ten film jest filmem. Takie najbardziej wrażenie sprawia, jakby był przemyślany od deski do deski, chociażby jeśli chodzi o strefę wizualną, scenografię, kolory, jakie w tym domu są itd. No... Jakiś pomysł za tym stoi, natomiast jest on po prostu średni. I to jest film, który charakteryzuje się tym, że ostatnie pięć minut to jest twist. Ostatnie pięć minut jest ciekawe. Natomiast moim zdaniem droga do tych ostatnich pięciu minut nie jest warta świeczki. Film jest mało straszny, ma mom ciekawe momenty, ma momenty. Budowanie atmosfery, ale jego najstraszniejszy moment to jest sekwencja senna. Wiecie, w ogóle, taki typowy dla mnie po prostu przewracanie oczami, że oczywiście to musiał być koszmar senny, no nie takiego. No, ale tak jak mówię, momentami coś tam w tym filmie się dzieje, aktorzy są nawet nieźli, chociaż niektórzy dosyć tacy stereotypowo przerysowani w jakąś stronę, ale film jest nie najgorzej wyreżyserowany i nagrany i zagrany, powiedzmy, więc jakoś, no, coś tam się dzieje. Raczej nikomu nie polecam, ale... Ten film był ok. Dostanie 5 na 10. Relic. To australijski horror w reżyserii Natalie James, która opowiada nam historię matki i córki jadących zająć się babcią, naokoło której dzieją się dziwne rzeczy. Uuuu, spooky. <grych> Nie no, i to jest film, który. To jest bezspojderowa recenzja, więc nie powiem nic więcej o fabule, żeby, znaczy nie powiem wam tego, o czym on jest tak, tak naprawdę, no bo, bo ten film jest cholernie łatwo zespojderować i przykładem tego jest opis na film webie, który ma 14 słów, jedno zdanie i dosłownie zdradza film od deski do deski. Ponieważ ten film jest bardzo metaforyczny, czy tam alegoryczny. No to będę jak chcecie po recenzji zobaczyć o czym jest, to wejdźcie na film i przeczytajcie opis, dokładnie o tym jest. No bo film rzeczywiście przywodzi na myśl inny australijski horror, czyli Babadook, gdzie poza horrorem coś tam jednak za tym wszystkim stoi i o coś tam twórcom chodzi. To jest takie, wing wing mówimy tak naprawdę o czym innym. Dla mnie problem polega na tym, że w Babadooku, poza tą metaforą, była też dosłowna warstwa horroru, której tutaj praktycznie nie ma. I Natalie James wyciąga ze swoich aktorów, scenografii i tak dalej bardzo dużo, czujemy napięcie i horrorową atmosferę, ale w praktyce w filmie nie czeka na nas praktycznie nic strasznego, tak, tak de facto. A końcówka, trzeci akt, która, no wiecie, no kulminacyjne momenty horroru tak bardzo właśnie nie ma w sobie nic dosłownego, tak bardzo odpływa w stronę alegorii, że tak jak mogę pochwalić film za to, że nie jest odmurzaczem, tylko ma drugie dno, to muszę stwierdzić, że nie ma pierwszego dna. I ta końcówka jest tak metaforyczna, że kończy się praktycznie film jak jakaś reklama jakiegoś leku w telewizji, gdzie oni często mają jakieś takie, wiecie, mamy 10 sekund czasu antenowego, no to musimy jakąś wizualną metaforę zrobić, żeby coś tam widzowi zostało w głowie. No to tak, tak ten film się kończy właśnie. Także spoko pomysł i moim zdaniem i tak stricte reżysersko z niego bardzo dużo pani reżyser wyciąga, w sensie jest on naprawdę kompetentnie zrobiony, także Przyjemnie mi się oglądało, po prostu film jako film, ale jako horror to jest taki, no. Następnym razem, jak mógłbym dać im radę, jakby mieli robić właśnie ciekawy film z drugim dnem, który jest metaforą, to fajnie, jakby jednak, mówię, no, miał tą pierwszą warstwę jakiegoś de facto horroru i coś więcej niż takie, no, ale, ale i tak jest lepiej niż wiecie, no, zabili go i uciekł w świecie horrorów, gdzie dosłownie nic się nie dzieje, tylko flaki na wierzchu. Uuuu, demony, Ooh. 6 na 10. Znaczy, tu nie ma demonów, a może są. A może nie ma? A może są? No i doszliśmy do najciekawszej produkcji, jak już mówiłem na początku. To w, w zasadzie zasługuje na oddzielną recenzję, ale już robimy ten format Halloweenowy, więc czemu by nie? Posesor. 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 No, whatever. To film w reżyserii Brandona Cronenberga, tak, moi drodzy, syna Davida Cronenberga, który opowiada nam historię Tazy Voss, granej przez Andreę Riseborough. Mm, jak to teraz wyjaśnić? Otóż sytuacja dzieje się jak nie mam w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, może niedalekiej przyszłości, gdzie firma głównej bohaterki na zlecenie bogatych klientów może komuś wszczepić chip do głowy, tak by wspomniana bohaterka kontrolowała ciało danej osoby, by na przykład kogoś zamordować. Tak, Fabuła Johnny English 2 Zrobiona na serio. Ha. Nie no, tak na poważnie. Bardzo, bardzo, bardzo podobał mi się ten film. Nie jest on idealny, ma swoje problemy, ale w sensie od dawna nie oglądałem czegoś tak intrygującego, ciekawego. Właśnie wchodzącego do tej. To nie jest napisane, że to jest horror na filmie, ale to jest science fiction thriller ze scenami stricte horrorowymi. I tak, tutaj muszę powiedzieć, że Cronenberg się nie pieprzy w tańcu, w sensie. Kiedy jest kwawo, kiedy jest horrorowo, to, to naprawdę tak jest. Chociaż, muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podobało, że te sceny były zrobione... No, i powiem, że smakiem. <noise> Co ja jestem, Hannibal Lecter. Ale, nie czułem takiego sadyzmu za kamery, jak właśnie w głupich horrorach często jest, że flaki leją się na ekran po to, żeby się lały. Czułem, że to wynika organicznie z tych scen, z tego świata i jakby, no podobało mi się to. W sensie, nie zawsze mam ochotę na coś takiego, ale jak już oglądam taki poważny horror, gdzie ktoś kogoś ma zaciukać nożem, było to zrobione świetnie. No i bardzo podobała mi się reżyseria Cronenberga. Mamy świetne wykorzystanie formatu 178 na 1, czyli bez tych pasków gradu, tak mówiąc bardzo łopatologicznie. Mamy świetną zabawę kolorem, momentami, nawet dzięki między innymi też, że Ricewor' jest w tym filmie. Przypominało mi to Mandy, gdzie też tam kolory odgrywały bardzo ważną rolę. Mamy bardzo w ogóle stylizowany sposób kręcenia bohaterów. Często ujęcia są stabilne, ale jednak kręcone z ręki, więc mamy taki lekki ruch. Jest bardzo fajny. Często śledzimy bohaterów i mam wrażenie, że było bardzo duże nastawienie na to, żeby żeby na przykład, ostrość z przodu i z tyłu kadru była różna, czyli na przykład tylko jedna część jest wyostrzona, a reszta jest rozmyta. No i generalnie mi się na ten film patrzyło po prostu z przyjemnością. Od deski do deski, kawał dobrego kina jeśli chodzi o stronę wizualną, a dodatkowo jest tak zwany slow burn, czyli. Coś, co się wolno pali. I chodzi o to w tym powiedzeniu zawsze, że po prostu ten film bardzo wolno się rozwija, ma bardzo wolne tempo. Przypomniało mi to tutaj Blade Trenera 2049, gdzie każda scena po prostu oddycha, gdzie mamy czas patrzeć na bohaterów, na sytuacje, w których się znajdują, jak to przeżywają i tak dalej, więc nie każdy to lubi. Wiecie, no niektórzy ludzie po prostu lubią jednak troszeczkę szybszą akcję, ale mi to sprawiło dużo przyjemności. Miałem czas wchłonąć to, jak ładnie ten film wyglądał. Szczególnie, że jest to ciekawe science fiction. Wykreowany świat tutaj jest bardzo dziwny. Momentami mam wrażenie, jakby był trochę w przyszłości, a jednak technologia jest zdecydowanie w przyszłości. Jak, wiecie, jest, jest bardzo fajnie. Jest trochę inaczej niż u nas. I to jest fajne. Nie zawsze science fiction musi iść w stronę, wiecie, tam 500 lat do przodu, czy coś w tym stylu. Z drugiej strony, no, fabuła momentami przypomniała mi Minority Report, czyli czyli raport mniejszości z Trochę, bardzo tak luźno rzucam. Nawet może bym powiedział, że bardziej Upgrade, który oh, też bardzo fajny film science fiction tego typu. I muszę powiedzieć, że był to kawał mocnego kina. Naprawdę, brutalność w tym filmie była bardzo fajna, choć, choć dosadnie nam pokazana. Mamy tutaj bardzo dużo fantastycznych, praktycznych efektów specjalnych, szczególnie dotyczących pewnych takich wizualizacji tego, co się dzieje, gdy jakby świadomość jednej osoby wchodzi do głowy drugiej. I naprawdę tutaj Cronenberg... No styl tego filmu i decyzje podjęte na w procesie kreowania tych scen, szczególnie, że miałem wrażenie, że było dużo właśnie praktycznych efektów, a nie komputerowych, co byłoby typowe w dzisiejszych czasach, naprawdę sprawiają, że ręce mi się składają do oklasków i stwierdzam, że zapadnie mi to w pamięć. Bardzo ciekawy wizualny film i jeśli chodzi o pewne motywy przez niego przepływające związane z tą właśnie kontrolą umysłu i tak dalej. Aczkolwiek brakowało mi tutaj troszeczkę takiego jakby wsiąknięcia w moralność tych ludzi i tej pracy i zacz, moralność. Śledzimy asasynów, morderców, nie? W zasadzie śledzimy psychopatów. Śledzimy Bad guyów. i to jest ciekawe, ale, no wybrakowało mi jakiegoś takiego rozwinięcia tutaj um, ludzkiej natury, może i wiecie, podejścia do całej sprawy tych ludzi, no ale e, w sensie to nie jest idealny film dla mnie. Jakichś tam momentów mi brakowało, ale generalnie bardzo mi się podobało. Świetna obsada i drugoplanowa, i pierwszoplanowa: czy to będzie Andrea Reisborough właśnie na pierwszym planie, czy Sean Bean wpadający na drugi plan z Jennifer Jason Lee. Także, no w sensie naprawdę to jest, to jest kawał dobrego kina. Polecam obejrzeć to na dużym ekranie. Serio. Jeśli lubicie taki wolno rozwijający się science fiction, w którym przemoc jak już jest, to jest solidna. Brutalność po prostu pełną gębą. Natomiast, no mówię, bardzo mi się podobało, do mnie stanie bardzo mocne 8 na 10 i ja polecam. Uff, moi drodzy, że przetrwałem te Halloweenowe arcydzieła, bo tutaj kilka było naprawdę. <laughs> Z plusów, wszystkie filmy były krótkie. No takie plusy. No cóż, także czekam na Waszą opinię, czy oglądaliście któryś z tych filmów, czy zamierzacie, co o nich sądzicie. Dzięki bardzo za uwagę. I jak już jesteśmy w temacie Halloween, możecie napisać, bo to jest takie pytanie, które mi często ludzie w życiu osobistym zadają. Jaki polecasz horror? I ja nigdy nie wiem, bo te stare horrory, które lubię jak jakiś tam egzorcysta czy coś, no to teraz już nie są straszne, nie są... Jakby ogląda się je dla kunsztu, dla samego filmu. Natomiast te wszystkie nowe horrory, które niby są straszne, to jest taka głupawka z jumpscare'ami, więc ja, ja, za, ja, ja zawsze, horror to jest dla mnie taki gatunek, że ja zawsze po prostu, ja, ja nie wiem, nie? Takie, ja sam nie wiem, co ja bym chciał, gdzie jest ten złoty środek, nie? Także czekam na wasze opinie, napiszcie swój ulubiony horror w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.